Olendrzy zamieszkiwali Wielką Mieszawkę od początku XVII wieku. Żyli tutaj do zakończenia II wojny światowej. Kim byli? Jak wyglądało życie Olendrów na przełomie wieku XIX i XX? Tego można się dowiedzieć w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Mieszawce. To tutaj będę gotował. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Smaków Kujaw i Pomorza. Zanim opowiem Wam więcej o historii Olendrów, pokażę Wam, jak przygotować polędwiczkę wieprzową wędzoną gospodarską ze szparagami, sosem chrzanowym i oczywiście kolejnym dressingiem z pomidorami, miodem i musztardą. Na początek sos chrzanowy, dobry pomorski majonez. Taka uczciwa łyżka ląduje w misce ze śmietaną. Całość dokładnie wymieszam. Do tego chrzan. Do tego sól. Świeżo mielony pieprz. Natka zielonej pietruszki. Konsystencja jest ładna, kremowa, nie za gęsta, co najważniejsze. Tak przygotowany sos zostawię na chwilę, aby wszystkie składniki i smaki się połączyły. Czas na kolejny dressing. Do niego potrzebuję cebulkę pokrojoną w drobną kostkę. Wrzucę do przygotowanej obok miski. Czosnek. Rozgniotę i drobno posiekam. Jeżeli lubimy dużo czosnku w swojej potrawie, wystarczy dodać jeszcze jeden czosnek. Ja myślę, że dla zdrowotności również dodam. Do moich warzyw doleję troszeczkę oleju. Potrzebuję miód. Całość dokładnie wymieszam. I jeszcze łyżeczka musztardy. Sól i pieprz. Szczypiorek i troszeczkę soku z pomarańczy. I całość bardzo dokładnie wymieszam. Wcześniej sparzyłem szparagi. Pamiętajcie, żeby włożyć je do gorącej wody z odrobiną soli, cukru i soku z cytryny. Włożę je do sosu, aby przeszły jego smakiem. Szparagi były popularne w kuchni Olendrów, ale dodam również do tego pomidora. Pokroję w taką większą kostkę. Posłuży do dekoracji, no i oczywiście uzupełni moją potrawę. I tuż po szparagów niech też przejdzie smakiem pysznego sosu. Tak przygotowane szparagi zostawię w lodówce na około godzinę, aby przeszły dokładnie smakiem wszystkich składników. A ja mam czas, żeby zrobić sobie mały spacer. Olendrami nazywano osadników z Niderlandów i Fryzji. Członkowie protestanckiej grupy Menonitów osiedlali się w tolerancyjnym Królestwie Polskim, gdzie mogli swobodnie wyznawać swoją wiarę. Zasiedlali nieużytki i tereny zalewowe, od Żuław w górę Wisły aż do Torunia, a potem po Mazowsze. Posiadali umiejętność melioracji oraz bardzo dobrze znali się na rolnictwie, dzięki czemu byli najbogatszą grupą chłopów na naszych terenach. Wielu z nich zatrudniało na stałe lub sezonowo pracowników z okolicznych wsi, na przykład Polaków. Najbogatsi mieli dla nich specjalne budynki mieszkalne, takie jak ten. Olendrzy od Polaków różnili się stylem życia. Znacznie wcześniej zaczęli pić kawę i herbatę. Dom, w którym gotuję, został sprowadzony do skansenu z Kaniczek. Pozostałe z Gutowa i Niedźwiedzia. To już czas na polędwiczkę z prosiaczka, wędzona, gospodarska. Pachnie naprawdę cudownie. Dobrze uwędzona. Pokroję w cienkie plastry. Jest tak dobra, że nie będę jej smażył, piekł,
podam z sosami, aby zachować jej właściwy smak. Na talerz ułożę szparagi. Poleję delikatnie sosem. Na górę ułożę plastry wędzonej polędwiczki. Oczywiście nie zapominam o sosie chrzanowym. Pomidory. Odrobina świeżo mielonego pieprzu. Kilka sałat na górę. Plasterki, rzodkiewki. Bardzo cienko pokrojone. Na koniec kilka płatków czerwonej papryki. Moje danie gotowe. Pachnie cudownie i na pewno tak samo smakuje. Ale to jest czas, aby pokazać Wam resztę domu. To typowy dom podcieniowy. Został wybudowany w 1757 roku, ale swoim wystrojem nawiązuje do okresu międzywojennego. Na jednej ze ścian zachował się fragment tapety, ale co naprawdę niesamowite, na strychu znaleziono rachunek, z którego dowiadujemy się, że została zakupiona w 1910 roku. Widać, że mieszkańcy mieli mieszczańskie aspiracje. Autorzy ekspozycji na podstawie tego domu chcieli pokazać, jak mogło wyglądać życie Olendrów w dwudziestoleciu międzywojennym. Za tydzień ugotuję coś pysznego w nieco skromniejszym budynku i opowiem kilka ciekawostek o menonitach. Zapraszam!